Chers amis, merci de votre accueil. Dziękuję za zaproszenie mnie. Et merci de me permettre de parler en français. Dziękuję za to, że mogę mówić po francusku. Alors, la question, ce sont les valeurs. Mówimy o wartościach. La question, Chantal, c'est de définir quelles sont. Chodzi o zdefiniowanie sensu tych wartości klasycznych. Czym one są? I to, czy żyjemy w świecie postmodernistycznym, czy możemy je zachować? A więc zacznę mówiąc od tego, że katolicy nie potrafili tak do końca zrozumieć ogromnej transformacji, która miała miejsce w naszej epoce. To jest koniec starej cywilizacji XVI-wiecznej. Oczywiście nie mówię o chrześcijaństwie, które jest żywe i dobrze się ma w wielu częściach świata. Mówię o cywilizacji chrześcijańskiej, której prawa i obyczaje były zainspirowane i zdominowane przez wiarę chrześcijańską. Ta niesamowita energia, z jaką cywilizacja chrześcijańska przez dwa wieki walczyła, aby nie umrzeć, jasno pokazuje, że rzeczywiście ukształtowała na świat. Świat, który był wspólny we wszystkich obszarach życia, który można nazwać światem chrześcijańskim. Religia chrześcijańska zbudowała cywilizację, która żyła zgodnie ze swoimi prawami, dogmatami, najlepiej jak potrafiła przez 16 wieków. Chrześcijaństwo jako cywilizacja jest owocem katolicyzmu, religii wspólnotowej, broniącej społeczeństwa organicznego, które rzuca wyzwanie indywidualizmowi i wolności indywidualnej. Dlatego powołaniem chrześcijaństwa jest bycie ostrożnym wobec nowoczesności, która rzuca wyzwanie podstawowym zasadom, prawdzie, hierarchii, autorytetowi i ograniczeniom. Od drugiej połowy XX wieku postmodernistyczność liberalna, libertariańska, w zależności od tego, jak na to patrzymy, zdominowała i wypchnęła chrześcijaństwo z cywilizacji. Od tamtej pory chrześcijaństwo już nie rządzi społeczeństwem. Oczywiście istnieje w dalszym ciągu. W większości krajów, w których rządziła, dzisiaj stała się w wielu krajach mniejszością religijną. Zakończył się ten XVI-wieczny okres. A więc od drugiej połowy XX wieku, mniej więcej 16 wieków, cała nasza hierarchia moralna została zasadniczo odwrócona do góry nogami. Podam kilka przykładów. Chodzi tutaj o sytuacje społeczne, indywidualne zachowania. Przez jakieś lata to, co dobre, zaczyna być postrzegane jako dobre, a zło za dobro. To, co podziwiano, dzisiaj jest odrzucane i odwrotnie. Spójrzmy na to. W świecie naszych ojców, 100 lat temu, kolonizacja była czymś hojnym, czymś godnym podziwu. Tortury i wojna były czymś złym. Ale były gorsze rzeczy. Dzisiaj kolonizacja i tortury to są akty satanistyczne. Wojna w dużej mierze też. Homoseksualizm był zakazany i pogardzany. Dzisiaj jest nie tylko usprawiedliwiany, ale chwalony. Aborcja, kiedyś kryminalizowana, dzisiaj jest uprawniona i doradzana. Pedofilia, kiedyś postrzegana jako dzisiaj jest kryminalizowana, chociaż kiedyś rozwód, który kiedyś był niemal niemożliwy, później bardzo trudny, dzisiaj już nie spotyka żadnych przeszkód. Samobójstwo było pogardzane. Proszę sobie wyobrazić, przecież samobójcy nie mogli być pochowani po chrześcijańsku, a dzisiaj wręcz postrzegane jako potencjalna korzyść. Prawa niektórych krajów pomagają dokonać samobójstwa. Więc w społeczeństwie ten zakres obyczajów doszedł do pewnego punktu, w którym koncentruje się nasz wybór filozoficzny. To, co było dopuszczalne, pożądane albo zakazywane, jest znakiem danej ery. Dzisiaj jest to przekształcenie czegoś głębszego.
przekształcenie, które jest skąpane we krwi i pocie tego właśnie społeczeństwa. Wszystkie akty znaczące ujawniają pewne przekonanie, nawet uśpione, nawet nieuświadamiane. Na przykład, jeżeli podejmujemy wysiłek, czasami okrutny, aby pozostać z trudnym współmałżonkiem, albo się od niego separuje, zamiast się od niego separować, to znaczy, że żywimy pewne głębokie przekonania lojalności, odpowiedzialności osobistej. Albo inny przykład. Albo odrzucasz pozbycie się tego niechcianego dziecka, niemile widzianego. To jest coś, co jest kwestią twojej pewności, twojego sumienia. Może ono jest niedorozwinięte, ale w rzeczywistości jest tam uśpiona pewna godność. Wszystkie nasze zachowania wiążą się z przekonaniami. To jest niezwykle istotne. Ważne jest, żeby to podkreślić. To odwrócenie normatywne, którego dzisiaj doświadczamy, przekształca i wypacza historię końca chrześcijaństwa, cywilizacji chrześcijańskiej, które powstało przede wszystkim przez pierwsze odwrócenie norm, ale w innym kierunku. Jak zapewne wiecie, cywilizacja chrześcijańska zaczęła się w roku 394, w bitwie nad zimną rzeką, zwycięstwem Teodozjusza. To jako pierwszy Teodozjusz wprowadził dominację obyczajów i praw chrześcijańskich, wprowadzając normatywne przekształcenie z moralności rzymskiej obowiązującej do tej pory. W ciągu kilku dekad nastąpiła przewartościowanie moralne. Za parę lat być może rozwód, homoseksualizm, dzieciobójstwo stały się rzeczami zakazanymi. Zwycięzcy chrześcijanie są reprezentowani wśród elit miejskich, chociaż to wieśniacy pozostają jeszcze przez jakiś czas przy politeizmie. Stąd określenie poganin, wieśniak. Wtedy to poganie wydawali się konserwatywni, passé, nie na czasie, a to chrześcijanie uważani byli za nowoczesnych. Słowo modernus pojawia się właśnie w tej epoce. Już widzimy wtedy ten marsz w kierunku postępu. Zwycięzca przywłaszcza sobie znaczenie historii. To, czego doświadczamy dzisiaj, jest odwróceniem tego wszystkiego, ale w inną stronę. Okres rewolucyjny w XVIII wieku był tym, co oznaczyło koniec epoki chrześcijańskiej. Ludzie na Zachodzie zaczęli obalać tę wspólną cywilizację. Proces ten trwał dwa wieki. Są w nim oczywiście wzloty i upadki. Walka między jego obrońcami i przeciwnikami jest jako oblężenie miasta. Można by podać przykład serii ataków, czasami zwycięskich, czasami odrzuconych. Na przykład rozwód we Francji. Prawo zezwalające na rozwód zostało przyjęte w roku 1792, w epoce rewolucji. Zostało wycofane w roku 1816, w epoce restauracji. Rozwód przywrócono w roku 1884 w lipcu. Natomiast reżim Vichy 2 kwietnia 1941 roku ograniczył jego możliwość. I wreszcie po II wojnie światowej prawo rozwodowe sprawiło, że stał się coraz łatwiejszy, aż do uzyskania wspólnej zgody. Więc ta wola, żeby wykorzenić zasady chrześcijańskie, miała swoje zwycięstwa i miała swoje klęski. Oczywiście zmobilizowała swoją wolę, żeby walczyć, wykorzystywać władzę prawną i polityczną do obrony swoich obyczajów. Ale to, co jest ważne, że przez te dwa wieki ta walka cały czas się toczyła w tym samym kierunku i się nie zatrzymuje. To samo dotyczy prawa aborcyjnego, małżeństwa tej samej płci, technik reprodukcyjnych, wspomaganego samobójstwa.
stale zasady, krok po kroku, czasami szybciej, czasami wolniej, się wycofują, ale jest to pewne. To przewartościowanie normatywne, które widzimy dzisiaj, poprzez taką cichą, ale zdecydowaną ewolucję, która kończy się w XX wieku, stanowi niemal dokładną przeciwieństwo tego, co wydarzyło się w wieku IV. Luther krzyczał, jak być może pamiętacie, wielki Pan nie żyje. Ten krzyk mógł być oznaką końca pogaństwa. To przynajmniej tak, jak wtedy interpretowali go na swoją korzyść chrześcijanie. Historia opisuje, że Pan, Priap, Bóg seksu i przemocy powróci. Więc dzisiaj historia zatoczyła krąg. Porównując te dwie przemiany normatywne, oddzielone 6 wiekami, jedna w tym kierunku, druga w tamtą, rozumiemy, że obecna emancypacja obyczajów odpowiada na pewną konsekwencję. Jest to po prostu efekt radykalnego przekształcenia przekonań. Skąd te nowe obyczaje, o których już mówiliśmy? Dlaczego są one tak nieodparte i tak nieuniknione? Dlaczego te współczesny strumień wydaje się być coraz silniejszy w przyszłości, dlatego że prawa, obyczaje cały czas starają się odpowiadać przekonaniom danego momentu. Dzisiaj człowiek zachodni już nie wierzy w zasady chrześcijańskie. Nie wyznaje takich wartości, ani nie szanuje tych praw. To fakt. I to jest ta zasada, która formuje nasze prawa i nasze obyczaje. To jest niezwykle istotne. Przy tej inwersji filozoficznej nie ma się co bulwersować. Nie można przewrócić całej moralności do góry nogami. Ludzie akceptują moralność, bo takie są po prostu. To nie jest kwestia ich kaprysu. Robią to, bo fundamenty, na których zbudowana była dawna moralność, została zastąpiona innymi fundamentami. Każda kultura, każda cywilizacja posiada w swoim momencie decyzyjnym, pierwotnym swojej historii, podstawowe wybory ontologiczne, na których opiera się wszystko, które wszystko podpierają. Moralność, obyczaje, prawa, tradycje. Dla cywilizacji chrześcijańskiej ten decyzyjny moment miał miejsce podczas pierwszych soborów, które określiły wytyczne dla pierwszych praw, na których opierała się XVI-wieczna cywilizacja chrześcijańska. Bóg, osoba, moralność. Nadchodzi dzień jednakże, kiedy wiara w te pierwsze zasady zaczyna się chwiać. Dzisiaj doświadczamy czegoś takiego, kiedy te podstawowe wybory ontologiczne dotyczące znaczenia miejsca człowieka we wszechświecie, natury świata i bogów są odwracane. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, dziękujemy za to, że wytłumaczyła nam Pani za tą chrześcijańskie podstawowe zasady i tą historię. Myślę, że to jest bardzo ważny moment, żebyśmy przekonali głos kolejnym głosom.